Nowenna przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień pierwszy, 29 listopada. Modlitwa odmawiana w każdym dniu nowenny. O niepokalana nieba i ziemi, Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi, kim jesteś. Pragnę bowiem poznać Cię coraz więcej i więcej, bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej, bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała królową wszystkich serc, co biją na ziemi, co bić kiedykolwiek będą. I to jak najprędzej i jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia, inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia, a są i tacy, których szatan, co sam nie chciał uznać, Cię za swą królową i stąd za nieła szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twojej miłości na wszystko, pracę, cierpienia i nawet ofiarę z życia. O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna, niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca. I tak wreszcie poczują się braćmi. Modlitwa świętego Maksymiliana Marii Kolbe o Królowej Maryi. O niepokalana nieba i ziemi, Królowo! Aby zrozumieć, kim jest niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania jej i starać się samemu doświadczyć na sobie jej dobroci i potęgi. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.